Trudna decyzja, grzmi party. A dla kogo? Dla Hanny Lis, która nie wiedziała, co zrobić, ferie z dziećmi czy praca. I jak się okazuje, panna Hanna Lis, musia... panna, pani Hanna Lis musiała wybrać dyżury w panoramie, bo od lat jest tak, że wyjeżdża z, z córkami na ferie zimowe, ale tym razem nie mogła bo ma dyżury w pracy, w panoramie, a że jest kryzys i sytuacja bardzo nerwowa w TVP, więc nie chciała unikać problemów, konfliktów i kontrowersyjnych decyzji, dlatego też zostaje i mąż Tomasz wsparł ją w tej decyzji. Ale nie szkodzi, bo w weekend majowy pojedzie na Sycylię z dziewczynkami. Także wszystko dobrze się skończyło. Anna Czartoryska i Michał Niemczycki. Ona cały czas poświęca, cały swój czas poświęca próbom w teatrze. On pracuje w firmie bardzo ciężko. I co? I kto przygotuje ten wielki ślub, wielkie wesele, towarzyskie wydarzenie tego roku? jak? Krzyczą niektóre gazety, a Michał, właśnie zajęty kampanią reklamową swojej nowej wody mineralnej, Ania natomiast całe dnie spędza w teatrze. Ale na szczęście jest ktoś taki jak mama Michała, pani Frank Niemczycka, która. Zorganizuje imprezę, ba nawet ostatnio, kiedy Ania miała wolny tydzień, wzięła ją do Paryża, by tam poszukać piękną suknię ślubną. Niestety panie wróciły z pustymi ręka, rękami, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze zdążą, jeszcze zdążą. Spoko, mamy czas. I dalej nasza ulubienica Agnieszka Włodarczyk, która podobno nie otrzymuje żadnych propozycji z pracy, ale Jakieś oferty otrzymuje, a jakie? Głównie dotyczące y, prowadzenia imprez. Jednak pani Agnieszka odmawia, bo ona jest zainteresowana ofertami występów muzycznych i teraz stawia na muzykę, kocha śpiewać i wie, że jest całkiem niezłą piosenkarką, dlatego teraz tylko y, muzyka. No dobrze, pani Agnieszku, niech będzie muzycznie, jak nie aktorsko nie wychodzi, to niech będzie chociaż muzycznie. A tu proszę bardzo, ciekawostka, pani Kasia Skrzynecka i pan Marcin Łopucki wybrali się na narty do pięknego włoskiego Liwinio. W tamtym roku nie mogli, bo urodziła się Alika, ale teraz się udało. Tylko ja się pytam, pani Kasiu i panie Marcinie, gdzie są kaski na głowach? Tak jeździć nie można. No. Ryzykowne to bardzo, a dzieci macie. Z dziecko macie. Ktoś się przecież musi wychować. No, to kaski na głowę i koniec.